Powstanie warszawskie. 63 dni chwały i heroicznej walki. 17 września, niedziela. Na przyczółek Czerniakowski przeprawiają się kolejni żołnierze z armii Berlinga. W ciągu 2 dni na Czerniaków dociera w sumie około 1200 żołnierzy. Również na Marymoncie Wojsko Polskie dokonuje desantu z Zawisły. Ląduje tu m.in. pluton rusznic przeciwpancernych oraz łącznościowcy. Żołnierzom I Armii Wojska Polskiego nie udaje się jednak przedrzeć przez niemiecki ogień w głąb dzielnicy i nawiązać kontaktu z powstańcami. Generał Tadeusz Komorowski-Bur melduje do Londynu, że Czerniaków podobny jest już do Starówki.